Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ruszamy z taką krótką, trzyodcinkową serią na temat prania. Jest to związane z tym, że wprowadziliśmy już jakiś czas temu produkty do prania firmy Maxify. Polski producent, no tradycją stało się już, że jeżeli coś nowego wprowadzamy, to staramy się poznać dokładnie te produkty w sumie zanim je wprowadzimy. Rozbieramy to wszystko na czynniki pierwsze, wtedy wiemy co mamy, wiemy co sprzedajemy i dlatego też powstał ten odcinek. A korzystając z okazji, że Krzysztof może nam po prostu bardzo dużo na ich temat powiedzieć, dużo tych informacji. Serię odcinków sobie dzielimy. Dzisiaj będzie o presprejach, później będzie kolejny odcinek na temat płukanek, no i na koniec produkty specjalistyczne, tak? Tak jest. Czyli te wszystkie odplamiacze, ewentualnie jakieś dodatki. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zacznijmy może, Krzysiek, od tego, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o te presspraye. Tak, przede wszystkim mamy produkt Master Press Spray. To jest produkt stworzony do najbrudniejszych tapicerek, tak? Czyli do takich aut, które są dosyć mocno zabrudzone, które przeszły troszeczkę w swoim życiu i trzeba je bardzo dokładnie uprać. I jasne. Jest dużo plam, przykładowo dużo zabrudzeń takich pochodzenia, nie wiem, takiego zwykłego, środowiskowego, czyli wynikający... Piasek taki. Tak, taki kurz wynikający z normalnego użytkowania samochodu. Jasne. I tu, jeżeli chodzi o produkty Maxify, to jest produkt najmocniejszy. On ma pH 12. Czyli bardzo mocna, tak, znaczy mocno, bardzo mocny presspray. Tak, bardzo mocny presspray, mocno zasadowy. Natomiast jest to produkt bezpieczny, czyli nie mamy problemu z tym, żeby nam coś uszkodził w samochodzie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tekstylia. Tak? Jasne. Pomijamy tam jakieś rzeczy typu stare auta, tak, w których mogą wystąpić produkty pochodzenia naturalnego, jak wełna. W obecnych autach, które są produkowane od iluś tam 20-30 lat, gdzie mamy sztuczne materiały, to jest produkt stuprocentowo bezpieczny dla każdej powierzchni, tak? I to jest Master Press Spray, czyli najmocniejszy. Okej, i czyli tam, gdzie podłoga, dywaniki, te najbardziej zanieczyszczone miejsca, od razu atakować Master Press Sprayem. Czyli co jeżeli chodzi o fotele? Fotele, tak, podłoga, bagażnik, czyli wszelkie elementy, które można oprać za pomocą odkurzacza ekstrakcyjnego. Jasne. Tak? No właśnie, dodajmy to, że ten produkt wymaga później wypłukania. Tak, jak każdy presspray, to zaraz opowiem, jakie są funkcje ogólnie presspraju, ale każdy produkt typu presspray wymaga wypłukiwania. To jest dokładnie bardzo ważna rzecz. Idąc dalej. Symfony to jest presspray ukierunkowany troszeczkę na inne zabrudzenia. On ma w sobie enzymy, czyli to są dodatki, które rozpuszczają takie zabrudzenia pochodzenia organicznego. Jasne. A, czyli wyleje się na przykład sok, jogurt, czy jakieś inne tego typu plamy spożywcze. Tak naprawdę głównie tylna kanapa, gdzie jeździ dużo przykładowo dzieci. Ewentualnie jeżeli ktoś lubi jeść w samochodzie, albo często pije. Albo jest przedstawicielem handlowym. O, dokładnie. Czyli jeżeli wjeżdża do ciebie auto i widzisz, że jest od razu dużo takich plam, zabrudzeń, no ewidentnie wynikających... No już takim wyznacznikiem jest fotelik na tylnej kanapie. No jeżeli jest fotelik na tylnej kanapie, to z reguły do kanapy tylnej, w ogóle do foteli używamy presspraju enzymatycznego, a podłogę i dywaniki i bagażnik, wtedy możemy użyć Master Presspraya. Okay. Czyli warto mieć dwa produkty. Jasne. Jeden ukierunkowany na zabrudzenia normalne, tak jak powiedzmy to, kurz, tak, błoto, tak, piasek, dokładnie. A enzymatyczny, który rozbija cząstki takie pochodzenia naturalnego, zwierzęcego i spożywczego. Symfony do tego jest bardzo dobry. Okay, on ma troszeczkę niższe pH, prawda? Tak, on ma troszeczkę niższe pH, tak, ale to ze względu na jego skład. Natomiast czemu tak dzielimy? Tak, że ten respray robimy na fotele, no tak, a ten na podłogę. Żeby minimalizować ryzyko poprawki, tak, żeby nie było tak, że zostanie nam jakaś plama po spożywce i będziemy używać znowu presspraju enzymatycznego jeszcze raz, albo jakichś dedykowanych odplamiaczy, bo to jest zupełnie bez sensu. Chodzi nam tutaj o optymalizację czasu pracy, bo to jest chyba dla każdego detailera najważniejsze. Dokładnie. Żeby praca była skuteczna, ale też i szybka. Tak, no bo dużo osób korzysta jakby z jednego produktu, od razu bierze tą najsilniejszą chemię, ale nie zawsze ona będzie dobra, no bo tak jak powiedzieliśmy, ten Master Press Spray fajnie sobie poradzi z tym zabrudzeniem po prostu kurzem, starym, zalegającym, ale z drugiej strony nie poradzi sobie z tą spożywką. Tak, a też pamiętajmy o tym, czyli że... Czyli co, jesteś zwolennikiem
dwa prespreje zawsze przygotowane. Tak, mieć dwa produkty. I też trzeba pamiętać, że nie zawsze trzeba używać najmocniejszej chemii, żeby uprać dany materiał, tak? No to też musimy o tym pamiętać, tak? Czyli jeżeli zachowamy odpowiednie proporcje i zachowamy tę procedurę koła Sinera, czyli jeżeli jest odpowiedni produkt, jeżeli jest odpowiednia temperatura, jeżeli damy produktowi czas, żeby zadziałał i wesprzemy się działaniem mechanicznym, czyli szczotkowaniem, to chemia na pewno nam zadziała. Ja myślę, że czasami problem jest w tym czasie, bo dużo osób chce zbyt szybko rozpocząć ten proces już później pukania. A tak naprawdę możemy pozwolić sobie, słuchajcie, mówi się o tych 10 minutach, ale ja wbrew pozorom czasami zostawiam na dużo dłużej. Można spray, 20 prawda? Minut, nawet no 30. Właśnie. Najważniejsze jest to, żeby prespray na fotelu nie wysechł, na fotelu, wykładzinie, jakimś tekstyliach, żeby nie wysechł. Tak? Tak. Jeżeli nie wyschnie, można go trzymać i pół godziny. Tak? To na takim sztucznym materiale, jaki jest obecnie w samochodach, na pewno nie dojdzie do migracji kolorów, on się nie wypali, ani nie wystąpią jakieś żadne skutki uboczne. Jasne. Są to tak produkty skonstruowane, że mogą wyschnąć nawet i będzie to bezpieczne. Tak? Oczywiście wyschnięcie prespreju na fotelu nie jest pożądanym efektem, bo mogą później zostać jakieś osady. Tak? Ale trzeba pamiętać o tym, że są to produkty tak skonstruowane, żeby nam nie niszczyły niczego. Jasne. Krzysztof, powiedz jeszcze, bo nie mamy jednego produktu, niestety no, nie dojechał nam, natomiast jest jeszcze jeden Jeszcze jest prespray o nazwie Versa. To jest produkt dedykowany do materiałów na przykład wełnianych albo jakichś impregnowanych, tak? Czyli takich, które są delikatniejsze. Przykładowo, jeżeli użyjemy produktu typu Master Prespray na wełnianej powierzchni, która ma naturalne barwniki, jest w ten sposób barwiona, ten produkt może być za mocny, może po prostu dojść do migracji koloru. Czyli, to czyli po prostu pH tak zwana sytuacja, że puści kolor. Tak? Dlatego został stworzony produkt o nazwie Versa, który jest bezpieczny dla tego typu materiałów i stosując go mamy pewność, że do migracji kolorów nam nie dojdzie. Tak? Jasne. Jest to, w samochodach jest to dosyć rzadka sytuacja, żeby były tego typu materiały, ale może się to zdarzyć w autach klasycznych. Dokładnie, starszych. Rozmawialiśmy właśnie przed nagrywką o tych autach klasycznych, gdzie no, potrafi się to zdarzyć, no i tam właśnie trzeba od razu zastosować ten delikatniejszy. Ja szczerze mówiąc, no chyba lepiej w ogóle od razu, jeżeli wjeżdża takie auto, to raczej zacząć od tych delikatniejszych opcji. To tak naprawdę no po prostu podobnie jak z innymi materiałami. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli ktoś nie ma pewności, jakiego typu jest powiedzmy wykładzina w aucie klasycznym, sprawdzić, tak, poprzez spalenie włókna. No właśnie. Nie podpaleniu podłogi. Tak, tylko jedno małe włókno po prostu wystarczy podpalić, jeżeli jest zapach takiego palonego włosia, znaczy, że jest to wełna. Tak. I raczej stosować produkty dedykowane wtedy do wełny albo jakieś takie naprawdę bardzo, bardzo niskie stężenia. Jeżeli nie mamy produktu do wełny, a zależy nam na tym, żeby zrobić pracę szybko, bo nie mamy czasu na zamawianie produktu, bierzemy taki prespray, jaki mamy, czy to będzie tak Symfony, czy Master Prespray i robimy test stabilności koloru. Czyli pryskamy na jasną mikrofibrę, najlepiej białą, rozrobiony roztwór prespreju i przykładamy na 10 minut do materiału. Jeżeli nie ma mamy transferu. Kolor, tak? Jeżeli jest transfer, to znaczy, że musimy użyć czegoś innego. Jeżeli nie ma, to znaczy, że możemy bezpiecznie stosować. Jasne. Oczywiście róbcie to zawsze w jakichś mniej widocznych miejscach, żeby tam takiego się nie wydarzyło. Dokładnie, pod fotelem. Dobra, czyli tutaj już mamy tą informację. Im wyższe pH, tym generalnie mocniejszy prespray, mocniejszy produkt. Dokładnie. Lepiej rozpuszcza nam zabrudzenia. Natomiast pamiętajcie, że oprócz pH ważny jest też skład. I tutaj mamy właśnie te prespreje enzymatyczne, które są ukierunkowane na czyszczenie tych zabrudzeń, po prostu spożywki ogólnie mówiąc. Czyli no, nie ukrywajmy, ale właśnie na tych tylnych kanapach to zdarza się bardzo często. Mamy tutaj jeszcze jeden produkt, który może nam troszeczkę poprawić pracę tych wszystkich presprejów. Powiedz nam, bo ty na pewno dużo więcej wiesz o tym produkcie niż ja, szczerze mówiąc, jeszcze nie mieliśmy potrzeby używania tego akceleratora. Troszeczkę się tam pobawiliśmy, ale no, to nie były takie zabrudzenia, żeby było widać tą różnicę z czy bez
Ale powiedz, jak to wygląda od tej kuchni w praktyce? Tak, to jest akcelerator, czyli produkt, który ma za zadanie zwiększyć skuteczność detergentów, czy to klasycznego Master Press Spraya, czy enzymatycznego. Mhm. I też dodatkowo można go stosować do płukania. Okej. Okay. A powiedz mi, co jeżeli chodzi... Do jednego i do drugiego produktu możemy dosypać tego boostera. Jakie on ma zadanie? On to jest produkt, który zawiera w sobie aktywny tlen. Mhm. Czyli tak naprawdę produkt, który idealnie się sprawdza na bardzo brudnych, jasnych tapicerkach. Rozumiem. Które na przykład można spotkać, on się bardzo dobrze sprawdza na japońskich tapicerkach, takich na przykład w starszych Avensisach, tego typu auta. Tak. Gdzie te tapicerki są jasne, ale są takie dosyć grubawe i strasznie ciężko z nich wyciągnąć brud. Tak. I Boster bardzo fajnie sobie z tym radzi. Okay. Tak? Czyli dosypujemy i do prespreju, zwiększając tym jego moc, ale też i do płukania. Tak? Czyli jeszcze płucząc wtedy rozjaśniamy troszeczkę ten kolor. Rozumiem. A powiedz mi, co jeżeli chodzi o ten najdelikatniejszy prespray Versa? Czy tam też jest sens używać takiego akceleratora? W przypadku Versy i tego, do czego on jest stworzony, tak, no czyli właśnie. Do delikatnych materiałów jak wełna, czy tak. Impregnowane poliamidy, to nie stosujemy rzeczy takich jak Boster. No może po prostu dojść do migracji koloru. Jasne. Czyli tam cały czas zostajemy przy tym delikatniejszym. Zostajemy przy tym zestawie, do którego... Ewentualnie poprawiamy. Po prostu. Ewentualnie. Też pamiętajcie, że może być sytuacja, że od razu przy pierwszym ściągnięciu nie, wszystkiego nie usuniemy, tak? Natomiast możemy za chwilę aplikować ponownie prespray i znowu odczekać i przeprowadzić dalej płukankę. Okej, mamy już tutaj omówione te produkty, jeżeli chodzi o MaxiFi. Na nich się dzisiaj skupiamy. No, oczywiście na rynku jest bardzo dużo, natomiast no, myślę, że fajna porcja wiedzy, bo teraz już też nawet mimo, że tutaj dzisiaj mówimy o MaxiFi, to będziecie wiedzieli, na co zwracać uwagę, o co chodzi z tym pH, o co chodzi z tymi enzymami. Mamy tutaj taki nasz testowy fotel, są tutaj jakieś plamy, może niewielkie, ale kilka tygodni leżał już sobie tam na powietrzu, kurzyło się i tak dalej. My go już odkurzyliśmy, był tutaj gdzieś jakiś jogurt, kawa i tak dalej, są jakieś plamy. Przejdźmy teraz do akcesoriów, które mogą być potrzebne do prespraya, no i oczywiście samej aplikacji, bo to generalnie był już odcinek na temat prania, podawania prespraya, natomiast dzisiaj zobaczycie jeszcze, jak to robi Kanar, no bo każdy wie, że on w tym praniu jest bardzo mocny i na pewno każdy chce tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Ja jeszcze dodam, że zanim w ogóle przejdziemy, słuchajcie, do tego prania, to najważniejsze jest odkurzanie. Był już na ten temat odcinek, tutaj w tym górnym rogu na pewno wyświetli Wam się ten link i możecie wrócić do tego odcinka. Myślę, że nie oszukam, jeżeli powiem, Krzychu, że 70% sukcesu w całym procesie prania to jest właśnie odkurzanie. Oczywiście, dokładnie. Że tak. I ja uważam, że, znaczy patrząc po mnie, jak ja to kiedyś, słuchajcie, robiłem, to szczególnie widać na podłogach bardzo zabrudzonych, gdzie odkurzyłem tyle, o ile później chciałem prać i wyciągałem to błoto, brudząc przy tym to włókno. To nie może się udać, słuchajcie, takie pranie. I wtedy będziecie się denerwować, prać piąty, szósty, siódmy raz i tak tego nie wypierzecie. Tak naprawdę powinniśmy... I tak samo te 70% czasu to w sumie jest odkurzanie, prawda? Tak, no to trzeba pamiętać już... o tym, że po prostu przy odkurzaniu usuwamy rzeczy, które się w wodzie nie rozpuszczają. Czyli piasek, kurz i tak dalej. Czyli usuwamy rzeczy nierozpuszczalne w wodzie, nie takie jak powiedzmy plamy, tak? Tutaj jak mamy tą plamę z jogurtu. Tak. Jeżeli dokładnie odkurzymy, jeżeli dokładnie wyciągniemy kurz, jeżeli wspomożemy się narzędziami, które będziemy tutaj pokazywać, czy też które są pokazane w odcinku na temat odkurzania, to samo pranie tak naprawdę tekstyliu, no to jest coś naprawdę bardzo łatwego. Jeżeli mamy odpowiednią chemię, odpowiednie odkurzenie, to zabiera nam to tak mało czasu, że niektórzy będą chyba zdziwieni, że tak szybko można zrobić. I to tak? Pranie wtedy stanie się no wręcz taką przyjemnością, a nie takim trudnym, obowiązkiem. Tak, bo dokładnie. Wiemy, że raczej wszyscy traktują to pranie tapicerki jako taki trudny obowiązek, dokładnie. Że trzeba to zrobić. Teraz czas na akcesoria. Mam tutaj trochę szczotek.
Głównie włosie nylonowe. Nylonowe, tak? Dokładnie, czyli sztuczne. Tutaj mamy szczotkę z Wicano, dosyć długim i takim większym włosie, tak? Takie dłuższe włosie jest bardzo fajne do delikatniejszych materiałów. Ono nie jest dużo twardsze, powiedzmy, od takiego, tak, jak tutaj mamy to krótsze, ale ze względu na swoją długość bardziej lepiej się układa. Tak, jest wtedy delikatniejsze. Nam się wydaje, że jest delikatniejsze. Tak. Jak chcemy zadziałać mocniej, no to oczywiście krótszą, sztywniejszą, oczywiście bardziej podłoga, może dywaniki, a takie delikatniejsze szczotki do materiałów takich na fotelach. Tutaj mam, ja osobiście używam do Alcantary, to już jest bardzo delikatna taka szczotka, nie wiem czy ty też używasz. Głównie też szczotki do Alcantary. Dokładnie. To już jest taki naprawdę bardzo, bardzo miękkie włosie. No i mamy tutaj jeszcze szczotkę miedziana w nylonowym oplocie. Tak naprawdę ja używam jej głównie do odkurzania takich delikatnych materiałów jak na przykład bagażnik czy Alcantara. Natomiast Krzysiek, ty powiedziałeś, że lubisz ją również do... Również do presspray'u. U mnie ta szczotka ma dwie funkcje. Pierwsza to jest do odkurzania, tak? Czyli z foteli wyciągamy nią kurz. Tak. A druga rzecz to jest właśnie do wcierania presspray'u na tego typu materiałach, tak jak tutaj. Ciekawa sprawa. Muszę to sprawdzić, musisz, bo sam to nie sprawdzić, używałem. Sam przetestować. Dokładnie. Dobra. To już też wiemy. Mamy tutaj przygotowany presspray, oczywiście gorąca woda, oby tylko nam nie wysadziło tam uszczelek i tak dalej w tym opryskiwaczu. Natomiast pamiętajcie, że pryskamy to, co się chłodzi, powinna być jak najcieplejsza. Jakiś patent jeszcze może na przetrzymywanie takich, żeby to nie stygło? Żeby nie stygło, patent jest, jeżeli mamy putsi, bo zawsze wlewamy do zbiornika ciepłą wodę. No i tam wkładamy pojemnik. Okay. Zawsze jest ciepły. Ewentualnie do wiadra, jeżeli no, można też do wiadra z ciepłą wodą, tak, jeżeli używamy innego odkurzacza piorącego niż putsi, tak? Jasne. Ale z reguły my używamy tego, bo nam jest wygodniej, bo mamy akcesoryjną rurę bardzo długą. Tak. I zawsze wkładam butelkę z presprayem do zbiornika na czystą, jasne, wodę. Dokładnie. I wtedy otrzymujemy tą temperaturę. Słuchajcie, zrobiliśmy tutaj już sobie presspray ten enzymatyczny, ponieważ wiemy, że mamy tutaj zabrudzenia po prostu takie pochodzenia białkowego z jedzenia. Kanar, wybierz szczotkę. Ja swoją ulubioną wybiorę. Swoją ulubioną, dobra. Chyba tak. Trzeba napompować tylko i jedziemy. Za chwilę zobaczycie, jak powinno wyglądać zalanie materiału presprayem. Właśnie, jeszcze jedna uwaga, bo o tym nie powiedzieliśmy. Nasza uwaga, opowieść. Powiedz nam, do czego tak naprawdę służy presspray. Bo powiedzieliśmy o rodzajach, akcesoriach. Teraz pokażesz nam samą aplikację, ilość tego produktu, ale jak ale to po jest co, presspray? Po co w ogóle jest presspray? No właśnie. Presspray to przede wszystkim jest taki produkt, który ma nam oddzielić brud od włókna. Tak? Czyli ułatwić nam jego wypłukiwanie. Oddziela brud od włókna. Taki produkt jak tutaj mamy presspray enzymatyczny, on rozpuści te zabrudzenia białkowe. Produkt taki jak Master, no to rozpuszcza nam takie normalne zabrudzenia, zmydla tłuszcze i zmienia też napięcie powierzchniowe wody. Dzięki temu lepiej penetruje materiał i też ułatwia jego wypłukiwanie. Czyli presspray to jest taki jak prełoż w przypadku mycia samochodu, tak? Tak. Czyli to jest produkt, który ma wstępnie rozpuścić brud i przygotować go do jego wypłukania. A jasne, wypłukujemy za pomocą odkurzacza piorącego. Dokładnie. Presspray to jest produkt, który bezwzględnie wymaga wypłukania. Tak jak w przypadku, nie wiem, bonetowania można to, tego uniknąć, tak presspray bezwzględnie należy wypłukać i robić to najlepiej ciepłą wodą, żeby podnieść skuteczność detergentu. Dokładnie. I wspomniałeś, że tu jest ciepła woda. Tak jest. Dokładnie, bo każde 10 stopni w górę to jest podwojenie skuteczności detergentu bez zwiększania jego agresywności. To też jest bardzo ważna sprawa. Im cieplejszy presspray, tym lepiej zadziała. Ja dodam tylko, że to są kolejne ważne informacje. Tak jak zawsze mówię podczas polerowania, że mając jedną gąbkę, jedną pastę mamy bardzo dużo możliwości. Bo możemy regulować sobie to ilością tej pasty, dociskiem, prędkością. Zobaczcie, tak samo tutaj, mając jeden presspray, możecie sobie regulować nie tylko stężeniem, ale również i temperaturą. Więc naprawdę macie potężną broń, tylko starajcie się to zawsze w odpowiedni sposób wykorzystać. Generalnie to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Na koniec zobaczycie jeszcze, jak Kanar aplikuje ten presspray i szczotkuje. Natomiast my już się żegnamy. No i widzimy się w tym kolejnym odcinku z serii prania razem z Kanarem i MaxiFi.
My się już żegnamy, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tutaj pierzemy.